Dzień dobry, witam panie Michale. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, zachęcam wszystkich naszych obserwujących, oglądających, naszych użytkowników do zadawania pytań, ponieważ jak powiedziano w majowym Forbesie o panu Michale Grzybkowskim, jego pasją jest dzielenie się wiedzą, także trzeba wykorzystać tę okazję i nie wolno jej zmarnować. Chciałbym zacząć od rozmowy o chmurze, ponieważ w ostatnim czasie mamy wiele rodzajów zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Są to ataki szpiegowskie, żądanie okupu, ataki DDoS. Tego jest coraz więcej i niektóre firmy w tej sytuacji próbują albo chcą skorzystać ze swoich rozwiązań IT, nie chcą korzystać z chmury. Jak jest pana zdaniem lepiej, jak jest bezpieczniej, czy polegać na chmurze, czy polegać na rozwiązaniach on-premise? Dziękuję bardzo panie redaktorze za to pytanie. Bardzo lubię mierzyć się z tym tematem, dlatego że uważam, że teza, która jest postawiona w tym pytaniu, wymaga pewnego przeformatowania. Mianowicie, będąc w Redmond na spotkaniu z szefami chmury Microsoftu kilka lat temu, podzielono się ze mną taką obserwacją, która wynika z danych, i większość firm, które przetwarza dane, tak naprawdę mówimy o co najmniej średnich lub dużych firmach, te dane przetwarza w takich trzech segmentach. I jakbyśmy wyobrazili sobie takie kółko i podzielili je na trzy części, to 1/3 przetwarzanych danych przez firmy będzie to przetwarzanie na miejscu. To są na przykład serwery, które sterują linią produkcyjną, fabryką, czymś, co musi być bardzo blisko urządzeń. Kolejna 1/3 danych jest w jakichś prywatnych chmurach, w firmach takich jak chociażby Beyond.pl, ale też dowolnych innych. To są jakieś customowe środowiska, które zajmują się na przykład BI-em, inteligencją, HR-ami, przetwarzaniem zamówień. A do chmur publicznych wystawiane są obszary związane na przykład ze streamingiem webowym, z frontendem e-commerce'ów i tak dalej. Także moim zdaniem rozwiązania informatyczne i takie ostre podzielenie binarne, że tylko u nas albo tylko w chmurze, to jest dosyć rzadki przypadek. Także ze względu na wymogi tego całego procesu firmy robią to trochę inaczej. Tak, ale z drugiej strony każda firma, każdy chce minimalizować ryzyka, minimalizować zagrożenia. I czy nie jest to też takim powodem do niepokoju, jeżeli firma decyduje się na przekazanie właśnie danych do firmy zewnętrznej, nad którymi danymi to nie ma kontroli, i czy to nie zwiększa właśnie ryzyka? No i tutaj znowu chętnie będę się spierał z tym twierdzeniem, bo najprostsza rzecz, tak? Weźmy pod uwagę maleńką firmę 5 pracowników. I teraz, czy taka firma może sobie odpowiedzieć z czystym sercem na pytanie, że ich administrator poczty mailowej to jest osoba, która jest niezawodna, która nie śpi, jest dostępna 24 godziny na dobę, która nie jest podatna na takie czy inne ryzyka, czy też lepiej na przykład zapłacić za tą usługę globalnemu dostawcy typu, nie wiem, znowu Microsoft, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, i jaka jest szansa zhakowania poczty Microsoftu, a zhakowania poczty, która stoi na serwerze w cudzysłowie pod biurkiem. No, myślę, że im więcej mózgów jest zaangażowanych w to, żeby tej poczty bronić, tym to ryzyko maleje. I też pamiętajmy o tym, że przysłuchując się uważnie debacie przed chwileczką, ja myślę, że trzeba też dużo ostrzej postawić ten temat. Cyberbezpieczeństwo i w ogóle bezpieczeństwo to jest pewien zestaw procedur i zachowań, które mają zminimalizować ryzyko. I to jest wszystko, co właściwie można na ten temat powiedzieć. Oczywiście na to nakłada się też druga warstwa, czy jest to bezpieczeństwo informatyczne, fizyczne, czy budynki, w których te dane są przechowywane, mają kontrolę dostępu, są odpowiednio zaprojektowane po to, żeby zapewnić ciągłość działania. No i oczywiście bezpieczeństwo
teleinformatyczne, gdzie musimy obserwować, co się dzieje w sieciach, urządzeniach, systemach itd., itd. Z mojej perspektywy ja wychodzę z założenia, że cyberbezpieczeństwo to jest wojna po prostu. To nie są incydenty, to jest wojna. Jeżeli ktoś ma zamiar przejąć władzę nad jakimś serwerem danego klienta czy danej firmy, to on chce po prostu zrobić to, aby uzyskać z tego jakieś korzyści, czy to finansowe, czy po prostu szantażować firmę i tak dalej. Także to jest bardzo poważny temat i pracując w różnych biznesach IT, czy mając z nimi kontakt, my po prostu traktujemy to jako permanentną wojnę i tam nie bierze się jeńców. Po prostu jak ktoś jest celem, no to będzie nim tak długo, aż te ataki nie poprzestaną i należy korzystać ze wszelkich możliwych środków, aby się przed takim atakiem bronić. Zgodzimy się, że na obronę przed atakiem, przed agresorem, na taką obronę nie ma co nie wydawać tyle pieniędzy, ile trzeba, nie można na tym oszczędzać. No ale właściciele firm, nawet tych małych, o których Pan wspomniał, no muszą liczyć koszty, muszą je brać pod uwagę. Czyli w takim razie, jeżeli zdecydują się na usługi chmurowe, nie będzie tak, że zapłacą za moce, z których nie skorzystają, zarezerwują zbyt duże zasoby, a jednak nie będą im potrzebne i po prostu przepłacą. W przypadku chmury akurat to jest dosyć proste, bo to jest jedna z głównych przewag konkurencyjnych chmury. Można te zasoby skalować, a w zależności od potrzeb. Natomiast też pamiętajmy, że może nie wszystkie, a u niektórych już wszystkie dane, które są przetwarzane w chmurze, mogą być w mniejszy lub bardziej lub większy sposób szyfrowane. I wtedy zajmujemy się danymi, które leżą gdzieś tam w chmurze u kogoś. Tutaj są jeszcze kwestie tego, czy to jest teren Unii Europejskiej, czy poza, ale to już może zostawmy na później. Ale jeżeli deponujemy, jeżeli tak mogę powiedzieć, dane u operatora, który tak naprawdę widzi jedynie zaszyfrowane grubą kryptografią pliki, to tak naprawdę własność tych kluczy należy do przedsiębiorstwa, które to zrobiła, no i nawet ryzyko jakiegoś tam wycieku czy próby działania wrogiego aktora działającego po stronie operatora chmury zminimalizowane praktycznie do zera, dlatego że kryptografia w tej chwili jest na tyle wysokim poziomie, że pozwala spać spokojnie. Natomiast ja chciałbym zaznaczyć dwie rzeczy. W Polsce bardzo łatwo mówi się tak lekko o włamaniach do systemów komputerowych. Z mojej wiedzy, mojego doświadczenia, mojej obserwacji rynku, ja mam wrażenie, że większość tych przypadków, o ile nie 100%, to są nie włamania, a otwarcia. Czyli ktoś, kto użył dostępów, których nie powinien użyć, bo należały na przykład do jakiegoś niefrasobliwego pracownika i tak dalej, i tak dalej. Stąd też niezależnie od wszystkiego, jakie decyzje dane przedsiębiorstwo podejmuje, zachęcam do dwuskładnikowego szyfrowania dostępów, do używania kluczy takich jak chociażby YubiKey, a jeżeli nie ma takich możliwości, mimo że prawie we wszystkich systemach w tej chwili są, to chociażby korzystania z drugiego składnika autoryzacji jakiegokolwiek innego. Także brońmy się przed nieautoryzowanymi otwarciami, mając na uwadze to, że to jest główny problem, który w tej chwili nęka przedsiębiorstwa.
Rozumiem, że pan ostrzega, że łatwiej jest stracić dane, stracić pieniądze poprzez błąd użytkownika niż poprzez szczególny talent, no, hakera, kogoś, kto ma złe intencje. To jest bardzo ciekawa informacja. Zachęcam cały czas do zadawania pytań naszemu ekspertowi. Naszym gościem jest pan Michał Grzybkowski, założyciel Beyond.pl. A mam jeszcze takie pytanie, bo pan powiedział o różnych poziomach bezpieczeństwa i różnych rodzajach bezpieczeństwa jego rozumienia. A co w sytuacji, kiedy na przykład korzystamy z serwerowni dużej firmy i dojdzie do pożaru w tym budynku albo w budynku sąsiadującym z tym budynkiem, bo właściciel tak to ułożył? Jaka wtedy jest gwarancja bezpieczeństwa i jak tego typu firmy chronią się przed takim podstawowym zagrożeniem, jakim jest chociażby pożar czy zalanie i fizyczne uszkodzenie serwerów? O, tutaj mógłbym bardzo dużo mówić, ale jakby odpowiedź na to pytanie powinna paść w momencie, kiedy dana firma, dane przedsiębiorstwo rozważa w ogóle usługi pracy z zewnętrznym operatorem takim jak serwerownia. Z grubsza na świecie są dwa standardy certyfikacji takich obiektów. Jeden to jest standard TIR, który jest jakby administrowany przez Uptime Institute i on jest dosyć popularny w Europie, a drugi standard to jest ANSI i on jest jakby bardziej znany na całym świecie. I teraz te serwerownie certyfikowane według TIR albo ANSI Rated mają cztery poziomy certyfikacji. Nas powinno interesować no, co najmniej poziom trzeci, gdzie czwarty jest tym najwyższym. I z grubsza te standardy są do siebie podobne, mają jakieś tam mniejsze lub większe szczegóły, natomiast one odpowiadają na takie pytanie, co się może stać, jaka ilość awarii i w których miejscach może się pojawić i może być naprawiona tak, żeby nie było zagrożenia ciągłości działania. No i tam są tak naprawdę kilka obszarów, architektura, no i tutaj na przykład w obszarze architektury są certyfikowane ściany takich budynków, systemy detekcji pożaru, systemy gaszenia pożarem, gaszenia pożaru, ilość jakby wydzielonych stref, które mogą pracować od siebie niezależnie. Potem jest sekcja certyfikacji związana z zasilaniem, czy mamy jedno źródło zasilania, czy mamy dwa niezależne źródła zasilania, czy może nawet więcej. W to wchodzą również takie informacje o tym, jak długo dany obiekt przy danym obciążeniu IT może pracować na zbiornikach. Później mamy zakresy związane z chłodzeniem serwerowni, też niezależność systemów chłodniczych, bo jak wiemy, serwery z fizycznego punktu widzenia nie robią nic innego, jak pobierają prąd i oddają ciepło, także to jest niezmiernie ważny aspekt tego, żeby te urządzenia informatyczne były schłodzone i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli ktoś trafi do serwerowni, która ma drewniane stropy i się spaliła, no to znaczy, że nie przyłożył odpowiedniej wagi do tego na początku, ażeby uzyskać informacje na temat tego, do jakiego obiektu te dane przekazuje. To jest dosyć podstawowa kwestia. Jak się wybieramy na wakacje, no to poświęcimy chociażby kilka minut o tym, żeby przeczytać o tym, gdzie nasz hotel jest położony i jakie oferuje atrakcje. Tak samo albo nawet 10 razy mocniej należy poświęcić uwagę, żeby poznać standard fizyczny, w jaki sposób serwerownia czy zespół serwerowni będzie pracować w kontekście przetwarzania naszych danych. Ja wychodzę z założenia, że cały biznes, taki data center i cloud, można trochę porównać poprzez analogię do ludzkiego ciała. My mówimy, że outsourcujemy serca i płuca przedsiębiorstw po to, ażeby ich mózgi i kończyny mogły w sposób skuteczny walczyć o klientów albo z konkurencją, a naszej pracy tak naprawdę nie widać. Tak? Natomiast jeżeli pacjent ma problem z sercem albo z płucami, no to ma 4 minuty na ratunek. Także to są realia. Tak? Jeżeli nie słychać o pracy serwerowni, a w Europie mamy
wiele znakomitych obiektów, to znaczy to tylko, że te obiekty wykonują swoją pracę w sposób prawidłowy i to jest właśnie taki biznes. No, mało jest w nim jakby takiego elementu, gdzie wszyscy sobie klaszczą. Po prostu trzeba pracować tak, żeby nasi klienci byli zadowoleni. A jakich rekomendacji mógłby Pan tak obiektywnie udzielić, czy wybrać chmurę, czy on-premise? Jakie są takie najważniejsze zasady, które małe, czy średnie, czy większe firmy powinny stosować, które są takie złotymi zasadami w tej branży i w tej działalności? Może złotych zasad nie będę w stanie sformułować, ale poprzez analogię do rynków kapitałowych, do inwestycji, powiedziałbym, że nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Czyli jeżeli ktoś ma rozwiązania u siebie i jest z tego zadowolony, jest przekonany, że to jest właśnie ten poziom jakości usług i ryzyka, który jest mu potrzebny, to ja nie będę z tym polemizował. Natomiast zachęcałbym do tego, aby stworzyć sobie disaster recovery center do tej infrastruktury, na przykład w jakiejś chmurze, oczywiście oddalonej w jakimś stopniu od siedziby firmy. I nie tylko postarać się tam backupować, czy może nawet online'owo synchronizować te operacje, które są robione w siedzibie firmy, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Taka moja rekomendacja tutaj. Bardzo wiele firm mówi o tym, że ma wszystko zbackupowane i jest to zrobione dobrze i można to sprawdzić, ale przeważnie tak jest. Natomiast bardzo niewiele firm zadaje sobie pytanie, jak długo będzie trwało odtworzenie z tych backupów infrastruktury w momencie, kiedy nastąpi poważny problem. Bo jeżeli mamy zbackupowaną jakiś tam system, powiedzmy e-commerce'owy, jego odtworzenie będzie trwało 3,5 dnia, bo to są jakieś petabajty danych, które wymagają jeszcze dalszej obróbki przed podłączeniem do biznesowych aplikacji, no to 3,5 dnia dla e-commerce'u to jest po prostu praktycznie śmierć. Także chciałbym, żebyśmy wszyscy myśleli o tym, co to znaczy mieć Disaster Recovery Center i z drugiej strony, jak szybko z tego Disaster Recovery Center można się podnieść w wypadku problemów. Bo jedyna rzecz, która jest pewna w przypadku naszej branży, to, że my cały czas permanentnie mamy jakieś wyzwania i naszym zadaniem jest rozwiązywać te problemy tak, ażeby klienci po prostu o tym nie wiedzieli. Bardzo dziękuję za te wartościowe rady, a z punktu widzenia przetrwania przedsiębiorstwa w przypadku ataku cybernetycznego, o bezcenne zupełnie rady. Naszym gościem był Michał Grzybkowski, założyciel Beyond.pl. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Codziennie mapa zagrożeń cybernetycznych jednostki dbającej o bezpieczeństwo internautów, CERT Orange Polska, pokazuje kilka milionów prób ataków na polskie firmy i na polskie instytucje. Tych zagrożeń jest coraz więcej i właśnie ukazał się kolejny raport, który pokazuje, jakie to były zagrożenia w zeszłym roku i jakie trendy są w najbliższym czasie, w nadchodzących miesiącach, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Jaka jest mapa tych zagrożeń, opowie nam Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.